Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie, jest 9. Dach 1445 roku po Hijri, albo decimo septimo mai, anno domini, bismillessimo quarto. Po pierwsze, witam Państwa już w kraju, no, ale ponieważ Państwo lubiliście ten widoczek, który się za mną przesuwał, więc specjalnie zrobiłem fotkę, nawet filmik zrobiłem, tylko niestety przeskakuje, jest to nie, tak nie, nie, fajnie nie wygląda, żebyście Państwo jeszcze sobie pooglądali te ładne palmy za mną. Chciałem również podziękować wszystkim patronom za wsparcie na Patronajcie. Szczególnie kilka osób zechciało bardzo hojnie się przyłączyć do wsparcia tego kanału. Także dzięki temu Państwa, ten kanał się rozwija. Dzięki temu właśnie mogę chociażby. Do, odpowiednio wcześniej montować i szybko wrzucać e, odcinki. Ale proszę Państwa, właśnie, mam jedną wielką prośbę, ponieważ Państwo, bardzo wiele osób do mnie napisało. Ja do niektórych odpisałem na Patronajcie tak, osoby, które proponują mi współpracę, ale Państwo nie odpowiadacie i teraz nie wiem, czy nie odpowiadacie, bo nie czytacie tych, od, tych wiadomości na Patronite, czy one do Was nie docierają na przykład, bo nie wiem, jest jakiś znowu problem techniczny, więc e, miałbym prośbę, szczególnie Pana, który za, zadeklarował się do dodawania napisów, e, e, będę miał miał wielką prośbę o kontakt. I druga rzecz. Ja proszę Państwa, poszukuję bardzo intensywnie, więc jeżeli ktoś z Państwa miałby na to ochotę, to zapraszam do współpracy. Osoby, która nie tyle będzie montować moje odcinki, bo tutaj zbyt wiele się zrobić nie da, po prostu one muszą być wrzucane do godziny 12. W związku z tym 15, 20 minut, 30 to się wiele z tymi odcinkami zrobić nie da. Natomiast ja poszukuję bardzo intensywnie takiej osoby, która by przejrzała czy przeglądała te odcinki, a następnie wyciągała na shorty różne fajne Kawałki z nich. Jeżeli coś tam powiem takiego, co się może Państwu spodobać, te takie różne grepsy, które Państwo później, <laughs> przepraszam, sami wyszukujecie, to <laughs> miałbym wielką prośbę miałbym wielką prośbę o taką osobę, bo to musi być ktoś, kto będzie potrafił to sam znaleźć, wyciąć kawałek, zrobić, zmontować ładnie tego shorta, tak, żeby można go było wrzucać i na YouTube, i ewentualnie na Instagrama, TikToka, nie wiem, na co jeszcze będziemy mieli fantazję. Także tutaj mam ogromną prośbę o taką osobę, jeżeli ktoś by chciał się tym pobawić, to jest sporo pracy, bo trzeba by też przejrzeć poprzednie te odcinki stare, czyli archiwalne. Ja po prostu na to właśnie nie mam dokładnie czasu, natomiast specjaliści od YouTube Twierdzą, że to trzeba koniecznie zrobić, znaczy zacząć produkować z tego te shorty. W związku z tym i to w takich ilościach przemysłowych nie jeden raz na tam trzy miesiące. Tutaj zapraszam do współpracy, to jest współpraca oczywiście komercyjna. Takie, ja to nikt nie, nie, nie oczekuje, żebyście Państwo to robili społecznie, to jest zresztą dużo pracy. Więc bardzo bym prosił takie osoby, które tym byłyby zainteresowane, właśnie o kontakt ze mną, najlepiej via Patronite, tylko proszę później odpowiadać już na moje, na moje odpowiedzi na mail. Proszę Państwa, dobrze, to mamy, to mamy pierwszą sprawę organizacyjną. Przechodzimy już do tematu podstawowego dzisiejszego odcinka. Ja oczywiście będę musiał znowu dokonywać różnych wygibasów językowych, bo algorytm zawsze się uczy, on sobie właśnie sprawdza po słowach kluczowych, potem kwalifikuje, promujemy film, czy nie promujemy, znaczy, albo promujemy, bo się nadaje do, dla wszystkich, albo nie promujemy, bo gdzieś tam go e, kwalifikujemy w okolicach, nie wiem, e, koszmaru z ulicy wiązów, prawda? Horroru, dramatu i tak dalej. To, i, i, I to nie dla każdej publiczności jest. Abstrahując oczywiście od klasycznej cenzury. Dobrze, proszę Państwa, mamy w tej chwili pierwszy temat, Otóż mieliśmy spotkanie Ligi Państw Arabskich. Liga Państw Arabskich, jak Państwo wiecie, jest znakomitym generatorem różnego rodzaju dokumentów i deklaracji. Więc teraz będziemy mieli deklarację z Manamy. To, jest, to byłoby fajne, gdyby to nie gdyby to się odbywało, bo powiedzmy te deklaracje były wydawane raz na, nie wiem, raz na paręnaście lat, natomiast już szczególnie wtedy, kiedy się szczyt odbywa w Dżudzie, to teraz powiedzenie komuś, to była deklaracja w Dżuddy, to trzeba podać dokładną datę dzienną praktycznie, bo inaczej tych deklaracji jest 10 tysięcy i po prostu człowiek się nie połapie, która. Więc mamy teraz deklarację z Manamy, ale co jest najważniejszego? Otóż Liga Arabska wezwała do Rozmieszczenia sił pokojowych, utworzenia specjalnych sił pokojowych Organizacji Narodów Zjednoczonych w strefie, w strefie, tak, i na okupowanym przez państwo położone na zachód od Jordanu, zachodnim brzegu. Otóż Jordanu, do czasu wynegocjowania rozwiązania dwupaństwowego, czyli te wojska miałyby tam wkroczyć i utrzymywać pokój, zajmować się również tym, żeby Filistynom nie działała się jakaś krzywda. To również Liga Państw Arabskich wezwała również Radę Bezpieczeństwa Organizacji Narodów Zjednoczonych do ustalenia bardzo dokładnego limitu czasowego, czyli, krótko mówiąc, kalendarza dla procesu politycznego. To jest tak, że państwa świata, w tym członkowie Rady Bezpieczeństwa, od zawsze twierdzą, że popierają rozwiązanie dwupaństwowe. Co więcej, jak przychodzi co do czego, to Stany Zjednoczone nagle mówią, że nie, 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 to nie ma być jakieś rozwiązanie dwupaństwowe, tylko te dwie strony czyli. Filistyńska i rzymska, mają sobie usiąść przy stole i to wynegocjować między sobą. No, Rzymianie z nikim nie będą negocjować takich rzeczy, oni się nie godzą po prostu na to powstanie tego państwa i tyle. Amerykanie mówią, a jak się nie godzą, no to, to pozostawiamy im to dalej do negocjacji, prawda? Więc to mniej więcej tak wygląda. Natomiast większość krajów świata, e, znaczy przytłaczająca większość krajów świata, mówimy o jakichś 150, 170 nawet krajach, twierdzi, że jeżeli Organizacja Narodów Zjednoczonych, to jest ważna deklaracja, Organizacja Narodów Zjednoczonych. Wykonała ten konf najbardziej konfliktogenną decyzję bezpośrednio po II wojnie światowej, gdzie zdecydowała się na utworzenie na terenie Mandatu Palestyny dwóch państw Państwa Rzymskiego i Państwa Palestyńskiego, po czym nie dopilnowała tego, żeby powstało państwo palestyńskie, przypomnijmy od razu, że mieszkańców Palestyny nikt o to nie pytał. W ogóle nikt o te wszystkie rzeczy nie pytał sam pomysł o tym, żeby coś takiego się wydarzyło, został odrzucony, ale przez sąsiednie państwa arabskie, w tym Saudów, nie Saudów, prawda, i tak dalej. Natomiast lokalnych mieszkańców, prawda, lokalnych palestyńczyków <coughs> nigdy nie pytano o zdanie i nie pyta się zresztą o jego zdanie do dzisiaj, albo w niewielkim stopniu. W związku z tym, W związku z tym to jest tak, że to wzięcie odpowiedzialności za... Ten konflikt przez Radę Bezpieczeństwa NZ jest jak najbardziej naturalnym procesem. Tak się po prostu powinno dziać. No, ale dlaczego się nie dzieje? No, dlatego, ponieważ Stany Zjednoczone prowadzą taką, a nie inną politykę wobec państwa Położonego w Palestynie. Także to, żebyśmy mieli świadomość tego, no, natomiast Liga Państw Arabskich to jest taki organ, który od dawna już nie zajmuje się polityką czynną w sensie nakładania na przykład sankcji. Znaczy to jest tak, że Liga Państwa Arabskich w tym sensie nie zajmuje się tą czynną polityką, bo po prostu nie nakłada sankcji <laughs> nie, albo rzadko bardzo, chociaż w w czasie poprzednich konfliktów tego typu była do tego bardziej skłonna, na no, w tej chwili to już, już o, o tym opowiadałem, dlaczego tego nie robi. Natomiast to, co jest ciekawego, to według Rzecznika Organizacji Narodów Zjednoczonych, to jest pierwszy raz, kiedy Liga Państw Arabskich, która wielokrotnie bąkała, znaczy w zasadzie to członkowie Ligi Państw Arabskich bąkali coś na temat tego, że czy może warto byłoby jakieś tam wojska ONZ-u wprowadzić. W tej chwili. Po raz pierwszy zażądało tego i co więcej zażądało w dokumencie pisemnym. Od razu powiedzmy sobie, że sama sprawa rozmieszczenia takich wojsk jest mało prawdopodobna. Dlaczego? No, ponieważ wysłanie. Takich wojsk po pierwsze wymaga zgody Rady Bezpieczeństwa ONZ. A jeżeli możecie Państwo się domyślić, to możecie Państwo zgadywać trzy razy, które państwo e, zawetuje natychmiast tego typu rozwiązanie. No bo to byłoby poddanie międzynarodowej kontroli tego, co Rzymianie robią na tym terytorium. A Rzymianie oprócz tego, że pamiętamy Romanii i Te Domum, to oprócz tego mają pewną koncepcję, która mówi o tym, że tam ma nie być żadnych mieszkańców w nadchodzącej perspektywie, bo tam mają być to ziemie rzymskie. W związku z tym pojawienie się sił, sił ONZ-u to są siły, które będzie już dużo częściej, ciężej wyrzucać stamtąd, bo co prawda, oczywiście e, można sobie bombardować dowolnie, e, są dobrze oznaczone te pojazdy ONZ-u również na dachach, więc łatwo jest trafić na przykład w O w centrum dronem natomiast z drugiej strony tego typu zabawa z państwami, które mogłyby wysłać tam swoje wojska, może doprowadzić do tego po prostu że takie państwo po prostu wypowie wojnę państwu położonemu w Palestynie bo to jego żołnierze, chociaż pod mandatem ONZ będą tam ginęli, w związku z tym to nie jest taka prosta sprawa, że można sobie zupełnie sobie lekceważyć te wojska ONZ, chociaż one oczywiście w różnych konfliktach odby odgrywały różną rolę, no ale jak wiadomo, po pierwsze Stany Zjednoczone to zawetują, po drugie, siły ONZ-u zwykle składają się, które składają się, najczęściej z wojsk kilku krajów, chociaż mogą być też bardziej jednolite, czyli jest jakieś państwo wiodące, ale zwykle nie toczą walk i nie wchodzą do stref, gdzie toczone są walki. No, i teraz to jest taka rzecz, tutaj tak twierdzą Amerykanie i amerykańska prasa, zapominając o jednej rzeczy. Przypomnijmy, że do Korei zostały wysłane wojska ONZ-u i to, że walczyli tam Amerykanie, zresztą nie tylko w Korei, to były walczyli pod sztandarami ONZ-u. Także to wcale nie jest powiedziane, że te, ta misja nie musi być misją bojową. To przecież to jest tak, że ONZ nie ma swoich własnych sił, prawda? To jest tak, że naklejkę ONZ-u dostają siły państw, tych, które zadeklarują się, że takie wojska wprowadzą. Zresztą w podobny sposób próbowali Amerykanie. Uzasadniać też inwazję na Irak. Ale tam nie było sankcji zbrojnych nałożonych przez Radę Bezpieczeństwa, to też przypomnijmy. Natomiast to, teoretycznie Rada Bezpieczeństwa ma taką możliwość. Czyli ma możliwość nałożenia sankcji włącznie z sankcjami zbrojnymi, czyli krótko mówiąc, Rada Bezpieczeństwa może wezwać państwo bądź też państwa organizacji żeby wysłały swoje wojska w celu na przykład przywrócenia właśnie, załóżmy z Międzynarodowego Pokoju Bezpieczeństwa, no, przykładem takim współczesnym, prawda, okupacja przez Irak Kuwejtu, prawda, więc to jest, <laughs> więc to nie jest powiedziane, że, że, że wojska ONZ nie mogłyby tam wejść nawet w takie, takie miejsca, gdzie się toczą walki. Tym bardziej, że nawet no oczywiście to jest tak, że w kolejnej iteracji zarówno państwo położone na północ od Synaju, jak i Hummus. Musieliby się również zgodzić na obecność sił pokojowych, a w każdym razie musiałoby to zrobić na pewno państwo rzymskie, bo hummus to nie jest uznawany za reprezentanta kogokolwiek poza hummusem. Więc to jest tak, że jeśli właśnie rzecznik ONZ powiedział: Nie wdajemy się w aktywną walkę, a strony same muszą zgodzić się na zezwolenie na obecność sił pokojowych, nie wkraczamy jako siły wrogie lub też siły okupacyjne. No ale to jest tak, że propozycja pojawiła się właśnie jako część końcowego oświadczenia, którego fragment państwu za chwileczkę przytoczę, no to będę nie wiadomo dlaczego, ale tam są bardzo fajne kawałki, znaczy bardzo ciekawe do zrozumienia w ogóle tego co się tam w tej chwili dzieje wokół i samej ligi i procesu. Oczywiście oświadczenia tam jest 20, bodajże Dwa punkty, więc i jeszcze kilka punktów dodatkowych, więc oczywiście całego nie będę przytaczał, ale moim zdaniem tam jest kilka bardzo jasnych stanowisk, które całkowicie rujnują propagandę Bidenowską. Pewnie dlatego właśnie się nie cytuję w całości tych oświadczeń, trudno je znaleźć, bo potem ktoś by je wyciągał na konferencjach prasowych i grillował biednego Suliwana, prawda, albo kogoś tam, albo tą biedną rzeczniczkę Białego Domu, która to to samą, która. To tą samą, która tam opowiadała coś dziwnego o II wojnie światowej. No do czego właśnie wzywa jeszcze Liga Arabska, wezwała do rozmieszczenia sił międzynarodowych ochrony i sił pokojowych Organizacji Narodów Zjednoczonych na okupowanym terytorium Palestyny do czasu wdrożenia rozwiązania dwupaństwowego. ONZ, jak powiedział Rzecznik, byłaby skłonna podjąć inne kroki, do których wzywała Liga Arabska, takie jak zorganizowanie lub przewodnictwo konferencji na rzecz pokoju i zawieszenie broni w konflikcie. Dodał jednak, że nie jak na razie nie omawiano takich planów. Rzecznik Departamentu Stanu, bo to jest trzecie ciekawe, Wedant Patel powiedział reporterom w Waszyngtonie, że wprowadzenie dodatkowych sił bezpieczeństwa mogłoby potencjalnie zagrozić rzymskiej kampanii mającej na celu likwidację hummusu. W oświadczeniu Ligi Państw Arabskich podanym w państwowych mediach Bahrainu powtórzano także stanowisko, że rozwiązanie w postaci dwóch państw powinno opierać się na granicach istniejących przed wojną z 1967 roku. Również Liga Państw Arabskich stwierdziła, że Rada powinna podjąć jasne środki w celu wdrożenia takiego rozwiązania, a także ustalić termin ich realizacji. No, na szczycie przemawiał sekretarz generalny onz Antonio Guterres. Powiedział, że rozwiązanie w postaci dwóch państw to jedyny trwały sposób na zakończenie cyklu przemocy i niestabilności. Powiedział, że wojna w Gazie to otwarta rana, która grozi zakażeniem całego regionu. Powiedział, że nic nie może usprawiedliwić ataków humusu, ale też nic nie może jakby usprawiedliwić zbiorowego karania narodu Filistynów. Że tak oszukujmy algorytmy. To jest tak, że ten apel Ligi Państw Arabskich nastąpił w okresie tym, kto, znaczy to czym żyje prasa, prasa amerykańska, również, już nie mówiąc o rzymskiej, otóż gorącej debaty na temat sposobu zarządzania gazą po wojnie. Jak wiadomo, Negocjacje dotyczące zawieszenia broni możemy odłożyć sobie w ogóle na półkę. Państwo położone w Palestynie nie zgodziło się na trwały rozejm, w związku z tym w zasadzie nie ma o czym rozmawiać, co notabene jest kolejną brakiem sukcesu, delikatnie mówiąc, administracji Bidena. Zresztą dzisiaj powiemy sobie, bo są nowe sondaże, jak to jest oceniane przez demokratów. Co więcej, co więcej jest tak, że w tym samym czasie mamy rozpoczęcie bombardowania Rafah, i ucieczkę w tej chwili około 700 tysięcy ludzi sprzed właśnie tymi bombardowaniami. Napięcie na, z, pomiędzy Egiptem i, i tamtym krajem, i tak dalej, prawda? Natomiast co mamy, co będziemy mieli oczywiście w propagandzie probajdenowskiej, bo to tak trzeba powiedzieć bo to już są konkretni chyba dziennikarze nawet, którzy sobie takie bajki opowiadają. Mamy oczywiście kolejne komunikaty, że za chwilę, że tutaj już jest, że plan saudyjski, plan państw arabskich obejmuje natychmiastową normalizację stosunków z tamtym krajem, że w zasadzie ona nastąpi być może na dniach, niezależnie od tego, co się dzieje niezależnie od tych wszystkich, tutaj tutaj przyjaźni między bratnimi arabskimi narodami i państwem położonym w Palestynie, wynegocjowana oczywiście przez administrację Bidena, bo to jest tak przedstawiane, za chwileczkę nam rozkwitnie w postaci e, takiego e, porozumienia abrahamowego, tylko lepszego. Oczywiście to jest polemice, prawda, do, do Trumpa. Ja to już, co, już nawet trudno jest kpić z tego, bo jest to tak prymitywna propaganda, że tego się po prostu nie da nawet czytać. I właśnie pewnie dlatego tak mało jest w przekazie amerykańskim odwołania do konkretnych dokumentów, tak, i do konkretnych oświadczeń. Ko się mówi, no tutaj prawda, Blinken pojechał, pozamiatał. Przeczytam Państwu fragmenty w tym momencie tego, co napisały, już nie tylko powiedziały, ale napisały państwa arabskie. To jest punkt czwarty. Nie będę całego, to jest bardzo długi oczywiście dokument. To jest tak... Potwierdzić mamy potwierdza, znaczy potwierdzamy znaczenie kontynuacji komitetu w jego wysiłkach czy tego Komitetu Ligi Państw Arabskich mających na celu powstrzymanie rzymskiej agresji na strefę położenie kresu katastrofie humanitarnej, która dotknęła ponad 2 miliony 300 tysięcy obywateli Palestyny, mobilizację międzynarodowego stanowiska w sprawie prawa braterskiego narodu palestyńskiego do życia w bezpieczeństwie, ochronie i wolności w swoim niepodległym i suwerennym państwie na ich ziemi. Narodowej. Więc jaki, jakie porozumienie z państwem położonym na północ od Synaju, w takiej sytuacji, które całkowicie odrzuca w ogóle tą koncepcję? Dalej. Podkreślić potrzeby natychmiastowego zaprzestania rzymskiej agresji na strefę, wycofanie humanistycznych sił okupacyjnych ze, wszystkich, ze wszelkich obszarów strefy, zniesienie nałożonego na nią oblężenia, usunięcie wszystkich przeszkód i otwarcie wszystkich przejść granicznych do napływu na jego terytorium odpowiedniej pomocy humanitarnej – na marginesie, jak Państwo widzieliście być może na zdjęciach, tym razem bohaterscy osadnicy ograniczyli się do podpalenia ciężarówek. Straty tam szacuje Jordania na około 1 miliona euro już w tej chwili po kolejnej nocy ataków na kowrwoje humanitarne, które po prostu nie docierają w tej chwili już do, do strefy. Co więcej, umożliwienie organizacjom narodów zjednoczonych, zwłaszcza UNRWA, działania, a także zapewnienie im wsparcia finansowego w celu swobodnego i bezpiecznego wykonywania ich obowiązków. Powtarzamy, uwaga, że kategorycznie odrzucamy wszelkie próby przymusowego wysiedlenia narodu palestyńskiego z jego ziemi w strefie gazy i na zachodnim brzegu, w tym ze wschodniej Jerozolimy. Wzywamy do pilnych działań w celu natychmiastowego, trwałego zawieszenia broni, położenia agres, kresu agresji. W Strefie Gazy, ochrony ludności cywilnej oraz uwolnienia zakładników i zatrzymanych. Uwaga, w tym kontekście zdecydowanie potępiamy utrudnianie przez państwo humanistyczne <coughs> wysiłków na rzecz zawieszenia broni w strefie oraz ciągłą eskalację militarną w wyniku rozszerzenia agresji na palestyńskie miasto Rafak, pomimo międzynarodowych ostrzeżeń o katastrofalnych skutkach humanitarnych. Potępiamy kontrolę sił humanistycznych nad palestyńską stroną przejścia granicznego w Rafach w celu zaostrzenia oblężenia ludności cywilnej w strefie. Doprowadziło to do zawieszenia funkcjonowania przejścia i zaprzestania przepływu pomocy humanitarnej, a także do utraty głównego środka ratunkowego dla ludności palestyńskiej w gazie i w związku z tym wzywamy państwo położone w Palestynie do wycofania się z Rafach w celu zapewnienia bezpiecznego dostępu pomocy humanitarnej. Potwierdzamy, Państwa, więc jeżeli później czytacie amerykańską prasę, to macie wrażenie, że czytacie po prostu, nie wiem, na jakiś, jakąś równoległą rzeczywistość, tak, że ktoś jak jakby ta niebieska kapsułka, tabletka i czerwona, to prawdopodobnie w Białym Domu połknęli zieloną, prawda, czyli była jeszcze trzecia alternatywa w Matrixie potwierdzamy zdecydowane i trwałe stanowisko Arabów popierające Palestyńczyków, kto, sprawa, których sprawa pozostaje kwestią centralną, na której można osiągnąć pokój i stabilność w regionie oraz nasze kategoryczne odrzucenie wszelkich prób wysiedlenia narodu palestyńskiego na swoim, ze swoim, na swoim terytorium lub poza nie, jako wyraźne pogwałcenie prawa międzynarodowego, z którym wspólnie się skonfrontujemy. To gdzie tu Państwo macie Porozumienie nad głową Palestyńczyków z Arabią Saudyjską. To jest po prostu nieprawdopodobne, żeby Saudyjczycy po tego typu deklaracjach, pod którymi się podpisują, nagle te deklaracje pogwałcili. To byłaby całkowita degradacja również dyplomatyczna i polityczna w krajach arabskich, roli Arabii Saudyjskiej. Potwierdzamy nasze zdecydowane potępienie. Wszelkich nielegalnych rzymskich środków i praktyk wymierzonych w braterski naród palestyński, pozbawiających go prawa do wolności, państwowości, życia i godności ludzkiej, gwarantowanych przez prawo międzynarodowe. A tutaj mamy właśnie kolejna rzecz to jest sprawa tej konferencji pokojowej. Powtarzamy nasze zdecydowane stanowisko, wzywamy do sprawiedliwego i kompleksowego pokojowego rozwiązania kwestii palestyńskiej, popieramy wezwanie Jego Ekscelencji Prezydenta państwa Palestyny Mahmuda Abbasa do zwołania międzynarodowej konferencji pokojowej i podjęcia nieodwracalnych kroków w celu wdrożenia rozwiązania dwupaństwowego. A ja czytam znowu to w New York Timesie czy w WSJ, już nie pamiętam, że jest wizja tam księcia koronnego, prawda, nowoczesnej Arabii Saudyjskiej, opierająca się oczywiście na braterstwie prawie że z Benjaminem Yahu Natanem. No przecież to jest jakaś całkowita aberracja. Znaczy, wiecie państwo, to mi przypomina, to jest już poza... Poziomem propagandy ducha Kijowa. No to mniej więcej nie wiem na jakim to poziomie postawić. Znaczy, ja nie oglądam polskich mediów, więc Państwo pewnie macie 1500 lepszych przykładów na to, gdzie jak można już taką skrajnie prymitywną propagandę uprawiać. Ale to, co w tej chwili odpalają demokracie, właściwie administracja Bidena, to przekroczyło już granicę horyzontu zdarzeń. Proszę Państwa, mamy teraz tak dalej. Wdrożyć rozwiązanie dwupaństwowe zgodnie z arabską inicjatywą pokojową i uchwałami o legitymizacji międzynarodowej ustanawiającymi niepodległe i suwerenne państwo palestyńskie z granicami z 4 czerwca 67 ze stolicą w Jerozolimie Wschodniej oraz zaakceptowaniu jego członkostwa w Organizacji Narodów Zjednoczonych jako niezależnego i w pełni suwerennego państwa wspólnie z innymi krajami na świecie oraz zapewnienia przywrócenia wszystkich uzasadnionych praw narodowych. Do palestyńskiego, w szczególności prawa do powrotu, co czemu oczywiście absolutnie nie zgadza się państwo położone w Palestynie, tak na marginesie, żebyście Państwo wiedzieli, o co chodzi. Otóż właśnie to jest jednym z e, przyczyn oskarżania państwa położonego w Palestynie, i teraz nie wolno użyć prawidłowego nazwy, więc powiedzmy sobie, e, odrębnego ustroju odrębnego rozwoju. <laughs> dokładnie takiego, jak kiedyś był w RPA. Że to osoba, która udowodni pochodzenie z narodu rzymskiego w bardzo zresztą ogólny i nieprecyzyjny sposób, ma prawo otrzymania migracji do państwa położonego w Palestynie bez żadnego problemu i do uzyskania obywatelstwa. Natomiast Filistyn który został wygnany, na przykład w 1948 roku, i znajduje się, załóżmy, w obozie w Libanie, w Jordanii, w Egipcie, w Turcji czy gdzie indziej, nie ma absolutnie prawa do powrotu, nawet jeżeli ma akt własności, na przykład ma dom tam na terytorium, i to nie tylko powrotu na te terytoria, które są już uznawane za państwo położone w Palestynie, ale również na przykład na zachodni brzeg. Też mu nie wolno wrócić. A mówimy o praktycznie kilku milionach co najmniej ludzi. Szacuje się, że około 5 milionów ludzi jest w tej chwili pozbawione tego prawa do powrotu. To jest właśnie to prawo do powrotu, o którym się, o którym się upominają państwa Ligi państw Arabskich. Wzywamy społeczność międzynarodową do wdrożenia odpowiednich rezolucji Rady Bezpieczeństwa, w tym 2720, tej najbardziej lekceważonej. Nalegamy, aby starszy koordynator spraw współpracy humanitarnej przyspieszył ONZ oczywiście, Przyspieszy ustanowienie i uruchomienie mechanizmu ONZ przywzionego w rezolucji mający na celu zostać u, na celu ułatwienia napływu pomocy humanitarnej oraz przezwyciężenia przeszkód narzuconych przez państwo humanistyczne do, dla napływu pomocy w ilościach wystarczających do zareagowania na katastrofę humanitarną w Strefie. Potem dalej, żeby całości. Jeszcze raz. Wzywamy społeczność międzynarodową do wypełnienia swoich zobowiązań prawnych i podjęcia zdecydowanych działań w celu zakończenia rzymskiej okupacji terenów arabskich okupowanych od czerwca 1967 roku, w tym syryjskich wzgórz Golan oraz terytorium południowego Libanu, a także wdrożenia odpowiednich rezolucji Rady Bezpieczeństwa. Dalej jeszcze, proszę Państwa, więc ja dlatego Państwu o tym opowiadam, bo tego tekstu nie znajdziecie ani w naszych mediach, nie wiecie czemu, a jest bardzo ciekawy, ani nawet w różnych analizach dotyczących właśnie tego, jak to. Najbardziej właśnie mi się podobają te wszystkie, które mówią o tym, jak to Saudyjczycy za chwilę znormalizują właśnie stosunki z Państwem Położonym w Palestynie. I to jest jak gdyby uznawane jako granty. To w zasadzie jest deal done. Dlaczego. <laughs> Dlaczego to się nie dzieje? Dlatego, bo po prostu Mohammedowi bin Salmanowi skończył się tuż w długopisie. Jak wymieni wkłady, to podpisze. Otóż mamy odpowiedź, no między innymi Mohameda bin Salmana. Podkreślamy potrzebę wstrzymania wszystkich humanistycznych operacji wojskowych i terroryzmu osadników. Przeciwko narodowi palestyńskiemu na okupowanym zachodnim brzegu oraz zaprzestania wszelkich środków utrudniających rozwój gospodarki palestyńskiej, w tym wstrzymywania funduszy palestyńskich z naruszeniem prawa międzynarodowego, międzynarodowego prawa humanitarnego i uchwały o legitymacji, między, legitymizacji międzynarodowej, czyli uchwały o zasadach prawa międzynarodowego to, to chodzi o tą e, uchwałę. E, tak na marginesie powiem Państwu, o co też chodzi. Chodzi o to po prostu, że zgodnie z e, Osl, z porozumieniami z Oslo, państwo położone w Palestynie, zbiera podatki, czyli zabiera podatki na przykład z zachodniego brzegu, a następnie nie wypłaca ich i sobie po prostu, przywłaszcza, albo wstrzymuje na przykład wypłaty dla Autonomii Palestyńskiej. Ale to, proszę państwa, jest jeszcze nie koniec. Otóż państwa arabskie mówią dalej. Podkreślamy świętość okupowanego miasta Jerozolimy i jego miejsce wśród religii monoteistycznych. Odrzucamy i potępiamy wszelkie rzymskie próby mające na celu judaizację Jerozolimy, zmianę jej tożsamości arabskiej, islamskiej i chrześcijańskiej lub zmianę historycznego i prawnego status quo w niej oraz w jej świętych miejscach. Podkreślając jednocześnie potrzebę ochrony świętych miejsc Betlejem oraz aby nie narażać na szwank tożsamości kulturowej i religijnej. Tutaj jeszcze jest o. jest tutaj. Um, 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 jeszcze sprawa dotycząca samego meczetu, o Alaksa, i tak dalej. Także już, żeby państwa nie przedłużać tego, um, bo tutaj jest jeszcze dużo więcej na ten temat mamy właśnie również wezwanie Rady Bezpieczeństwa, żeby podjęła właśnie, znaczy zaczęła się zajmować tym, czym się powinna zajmować, i to jest tego jest jeszcze bardzo bardzo dużo, znaczy, to jest jeden tylko punkt z dwudziestu kilku, które dotyczy oczywiście również innych kwestii i kwestii innych konfliktów między innymi Syrii, Sudanu, ważna rzecz potem Jemenu, Libii. Mamy o Libanie, mamy o Somalii, o Zjednoczonych Emiratach Arabskich i sporze z Iranem i tak dalej. Natomiast ten punkt dotyczący Palestyny jest bardzo, bardzo rozbudowany. Ja tylko po prostu zaznaczam, proszę Państwa, żebyście Państwo zrozumieli, że to jest ta cała sprawa w tej chwili palestyńska. Nie jest po pierwsze jednowymiarowa, to wiemy już wszyscy od dawna, ale również no, jest wręcz... Ja dlatego się o temu poświęcam tyle czasu, ponieważ mnie wyjątkowo mierzi takie ja rozumiem propagandę wojenną, tak, którą notabene uprawiają wszyscy, znaczy nie tylko państwo położone w Palestynie, tam akurat gazety zdają się być bardziej obiektywne i opisywać rzeczywistość, niż gazety po prostu na zachodzie, które zdają się już uznawać, że społeczeństwa w państwach zachodnich są, nie wiem, jakoś całkowicie odmurzone, prawda, że ludzie nie potrafią czytać, czy szukać w internecie, no, no nie wiem, 15 minut, 15-20 minut w internecie każdy znajdzie sobie deklarację z Manamy. Oczywiście musi wiedzieć, że to jest deklaracja z Manamy. Być może specjalnie, się nie mówisz deklaracje z Manamy, tylko deklaracje państw arabskich, to wtedy będzie ciężej wyszukać. Nie wiem. W każdym razie, możecie Państwo sobie do tej deklaracji zajrzeć. Jest bez żadnego problemu. Jest w języku angielskim, również, również nie tylko w arabskim, także macie Państwo pełne źródło. Dobrze, proszę Państwa, mamy temat drugi. Temat drugi, więc ja już czuję, że po ten dzisiejszy odcinek będzie tak mocno. Shadow banowany, że nawet ja go nie zobaczę, prawda? Będzie się wyświetlał, prawda? Tak jak wiecie Państwo, jak są te amerykańskie dokumenty, gdzie macie Państwo takim czarnym mazakiem, wszystko zamazane, to tutaj też będzie tak, że tylko mi oczy będzie widać, albo tylko jedno oko, żeby, żeby dwóch nie było. Dobrze, mamy, proszę Państwa, drugi temat. Drugi temat jest tematem również związanym z państwem położonym w Palestynie, czyli krótko mówiąc, mamy już demonetyzację pełną, e, otóż e, RPA poszła znowu do hagi. E, Republika Południowej Afryki oskarżyła w czwartek e, państwo położone na południe od rzeki Litani, e, przed e, Międzynarodowym Trybunałem Sprawiedliwości o nasilenie tego, co nazywa e, i teraz użyjmy słowa, które znowu może algorytm się da oszukać, e, człowiekoeliminacją e, w gazie. Wzywając sędziów do nakazania zaprzestania humanistycznego ataku na Rafach. Międzynarodowy Trybunał Sprawiedliwości wysłuchał całego szeregu zarzutów wobec państwa położonego na południe od rzeki Litanii ze strony prawników reprezentujących Pretorię, w tym spraw masowych. No właśnie, żeby tutaj znowu nie używać prawidłowego słowa, bo to też niestety algorytm wychwytuje więc masowych miejsc pochówku, rozszerzonych technik przesłuchań, to jest z amerykańskiego żargonu bardzo ładne oraz celowego wstrzymywania pomocy humanitarnej. Państwo Położone w Palestynie ma odpowiedzieć właśnie dzisiaj, więc dzisiaj odpowiada, no ale w tym czasie odpowiada, kiedy ja nagrywam dla Państwa ten program, więc będziemy wiedzieli o tym biuro po południu, wcześniej podkreślało swoje niezakwiane zaangażowanie w prawo międzynarodowe i określiło sprawy Republiki Południowej Afryki jako całkowicie bezpodstawną i moralnie odrażającą. Tutaj, kiedy ostatni raz staliśmy przed tym sądem, Republika Południowej Afryki miała nadzieję, że uda się powstrzymać ten człowiekoeliminujący proces, aby ostalić, ocalić Palestynę i jej lud, powiedział czołowy prawnik RPA e, Wusimuzi e, Muzi Zamiast tego człowiekoeliminacja państwa położonego w Palestynie postępuje w szybkim tempie i właśnie osiągnęło nowy przerażający etap, dodał. E, w orzeczeniu, zresztą tutaj przypomina się, że RPA rozpoczęła dwudniowe przesłuchania w placu pokoju w Hadze, prosząc sędziów o nakazanie zawieszenia broni w całej Gazie. W orzeczeniu, które trafiło na pierwsze strony gazet na całym świecie, w styczniu MTS nakazał zrobić humanistycznemu państwu wszystko, co w jego mocy, aby zapobiegać aktom. Człowieko eliminacji i umożliwić pomoc humanitarną dla gazy. Sąd jednak wdrożył różne środki, ale jednego nie wdrożył, nie nakazał zawieszenia broni. Tutaj RPA argumentuje, że sytuacja na miejscu, zwłaszcza operacja w zatłoczonym mieście Rafah, wymaga podjęcia nowych działań przez MTS. Tutaj prawnik z RPA, drugi, prawda, Lowe, powiedział, kampania w Rafah to ostatni krok w zniszczeniu gazy i narodu palestyńskiego. Powiedział, to Rafah postawił przed sądem Republikę Południowej Afryki, ale to wszyscy Palestyńczycy, jako grupa narodowa, etniczna i rasowa, potrzebują ochrony przed człowiekoeliminacją, eliminacją, którą może zarządzić sąd. Orzeczenia generalnie MTS-u są prawnie wiążące, natomiast jeśli chodzi o możliwości egzekwowania, to są niewielkie. No, na przykład MTS wydał orzeczenie w sprawie. Agresji rosyjskiej na Ukrainę, że Rosja ma wstrzymać, Rosja po prostu sobie na to no, z lekce to sobie ważyła. <laughs> tak na marginesie. Dużo bardziej dotkliwe i skuteczne są te środki, które, które mógłby zastosować Międzynarodowy Trybunał Karny, ale to już jest tak na marginesie. Co, co jeszcze, czego chce właśnie Republika Południowej Afryki? Republika Południowej Afryki chce, żeby MTS wydał trzy nakazy nadzwyczajne, czyli tak zwane środki tymczasowe, do czasu wydania orzeczenia w sprawie szerszego oskarżenia o łamanie przez humanistyczne państwo konwencji ONZ o człowieku eliminacji. Z 1948 roku. Po pierwsze, chcę, żeby sąd nakazał państwu położonemu w Palestynie natychmiastowe wycofanie się i zaprzestanie ofensywy wojskowej w Rafach. Po drugie, humanistyczne państwo powinno podjąć wszelkie skuteczne środki, aby umożliwić niezakłócony dostęp do gazy pracownikom pomocy humanitarnej, a także dziennikarzom i, uwaga, śledczym. Jakby się to udało, to byłby rzeczywiście przełom. No i na koniec właśnie zwrócono się do sądu zapewnienie, żeby humanistyczne państwo złożyło sprawozdanie na temat środków podjętych w celu zastosowania się do dotychczasowych nakazów, jak wiemy, nie podjęło żadnych. Eee... Jahunatan Natan natomiast no, w tym kontekście przekonywał, że musimy zrobić to, co musimy i upierał się, że masowe ewakuacje zapobiegły katastrofie humanitarnej, której tak się e, obawiano. Na kilkunka minut przed rozpoczęciem rozprawy, e, nieprzypadkowo zresztą, Joachim Galant powiedział, że operacja w Rafach będzie kontynuowana po wkroczeniu dodatkowych sił na ten obszar. Przypomina się to tutaj w tym samym kontekście z Hagi, że Agencja Narodów Zjednoczonych do Spraw Uchodźców Palestyńskich, czyli UNRWA, podała w środę, że w związku z nasileniem się działań wojskowych i ciężkim bombardowaniem Rafah uciekło z miasta 600 tysięcy osób. Jako główny ośrodek pomocy humanitarnej w Gazie, jeśli Rafah upadnie, upadnie także Gaza, stwierdziła. Republika Południowej Afryki, w tym pisemnym oświadczeniu złożonym przed sądem, udaremnianie pomocy humanitarnej nie może być postrzegane jako nic innego jak celowe niszczy, niszczenie życia Palestyńczyków, e, czyli z, i przez ich zagłodzenie. Pretoria podkreśla, że jedynym sposobem na wykonanie istniejących już nakazów sądu jest trwałe zawieszenie broni w gazie. I zobaczymy co zrobi sąd. Moim zdaniem, akurat nic nie zrobi, bo już raz, jak gdyby wydał stanowisko. Chociaż zobaczymy, mamy dwa dni przesłuchań i będziemy mieli pewnie w przyszłym tygodniu, a może w weekend, ale raczej w przyszłym tygodniu będziemy mieli decyzję o tak, nie, odrzucamy, nie odrzucamy, do, dotychczasowe środki są wystarczające, niewystarczające i tak dalej. Dobrze, proszę Państwa, to już po tych dwóch tematach, które całkowicie zbanują ten odcinek, chyba że Państwo będziecie go podawali dalej, mamy temat z tym związany. No dobrze, no to mamy w takim razie, tak, mamy z jednej strony Ligę Państw Arabskich, z drugiej, tak jak wspomniałem, ja już dzisiaj nie przeczytałem całych artykułów, ale prawdę powiedziawszy, może zrobię taką nawet prasówkę, może mi się znaczy uda, żeby Państwu pocytować te, te bajki, które są właśnie w kwestii tego procesu przez różne mainstreamowe media przekazywane. Ja mówię o tym procesie normalizacji, zgodzie Egiptu i Arabii Saudyjskiej na to, co się dzieje, prawda, i tak dalej. No więc teraz mamy reakcję wyborców. To jest tak. Generalnie jest nowy sondaż Reutersa i Ipsosa. Demokraci są mamy Bidena, ja to nazwałem sobie jako tytuł dałem tego Biden dzieli demokratów. Nie było chyba od czasu wojny w wietnamskiej takich głębokich podziałów, szczególnie bezpośrednio przed wyborami. Otóż sondaż pokazuje, że demokraci są bardzo głęboko podzieleni co do sposobów, w jaki prezydent Joe Biden prowadzi, zarówno wojnę w gazie, jak i sprawę związaną z protestami w kampusach. Jak Państwo wiecie, kolejne tam były pacyfikacje tych demonstracji, kampusów itd. Około 44% zarejestrowanych wyborców demokratów, którzy wzięli udział w sondażu, stwierdziło, że nie pochwala sposobów, w jaki Biden poradził sobie z kryzysem. Demokraci, i to jest ostatni sondaż, prawda? 14 maja, że demokraci, którzy nie pochwalili jego reakcji, rzadziej deklarowali, że będą głosowali na Bidena w wyborach 5 listopada, co jest dużym problemem ze względu na to, że tutaj sondaże wskazują bardziej na Trumpa bądź też ewentualnie na remis. Biden, co więcej, spotyka się z ostrą krytyką ze strony członków swojej partii za dalsze dostarczenie broni państwu humanistycznemu, pomimo tego, że do tej, do tej pory w gazie zginęło już 35 tysięcy Palestyńczyków. Eee... Przepływ broni nie ustał, nawet po tym jak Biden w ubiegłym tygodniu symbolicznie opóźnił dostawę tych bomb o masie 2000 funtów, czyli około tony i 1700 bomb o masie 500 funtów, w związku z obawami, że może zostać użyte do poważnej inwazji na Rafach. Otóż wyborcy też tego nie kupili. Co więcej, wskazuje się, że powszechne protesty na kampusach, w te, które zakończyły się przemocą, gdy urzędnicy uniwersytetów wzywali policję do oczyszczenia kampusów, podważyły obietnicę Biden'a z kampanii na rok 2020 dotyczącą powrotu do stabilności po chaotycznych czterech latach urzędowania Trumpa. Od razu mówię, że to jest percepcja demokratów, tak? Więc niech się e, sympatycy Trumpa tutaj nie oburzają, tak to widzą demokraci, tak? Tymczasem Trump, oczywiście, stara się wykorzystać te niepokoje i wzywa rzymskich wyborców, młodych wyborców. E, Którzy są niezadowoleni z tego, co robi Biden w Białym Domu, żeby po prostu udali się do niego, że on jednak poradzi sobie z takim konfliktem dużo lepiej. To jest tak, że zaledwie 34% wyborców aprobuje sposób, w jaki Biden radzi sobie z wojną, w tym 53% Demokratów, 31% niezależnych i 22% Republikanów. Co więcej, w ankiecie przeprowadzonej online zaraz jeszcze powiemy sobie właśnie tutaj to już o tych ankietach online nie będę teraz Państwu przytaczał, ale jeszcze mam właśnie z samego tego sondażu, a właśnie wśród zarejestrowanych demokratów, którzy nie pochwalają reakcji Bidena na konflikt w gazie, 77% stwierdziło, że oddałoby na niego głos w listopadzie, ale w porównaniu z około 93%, którzy aprobowali jego reakcję na wojnę. To jest tak, co prawda uznaje się, że i właśnie tutaj ci badacze mówią, że pojawiło się coś, co nazwali współczynnikiem RFK. Co to jest RFK, prawda? Powstaje pytanie, możecie Państwo sobie spróbować znajdować w słownikach korporacyjnych. Więc, wbrew pozorom, to nic takiego strasznego. Chodzi o Roberta F. Kennedy'ego juniora, którego właśnie niezależna kampania zyskuje w tej chwili poparcie około 13% zarejestrowanych wyborców w sondażu. I tu jest ci właśnie analitycy, którzy przeprezentowali te sondaże, wskazują, że istnieje bardzo duże prawdopodobieństwo, że kwestia gazy może wyrządzić Bidenowi bardzo poważne szkody, między innymi w, kl w kluczowym stanie Michigan, w którym Kennedy startuje w wyborach. I to jest tak, że może być tak, że znaczna część wyborców, którzy oddaliby głosy na Bidena, zagłosuje na RFK, Chociażby właśnie dlatego, żeby nie zagłosować, no wiadomo, na Trumpa nie zagłosują, więc żeby na Bidena nie zagłosować. To jest tak, że Amerykanie też nie są pewni, jak powinna wyglądać polityka Stanów Zjednoczonych wobec państwa położonego w Palestynie. Na pytanie, która partia ma wobec tego lepszą politykę, 39% demokratów i 43% niezależnych odpowiedziało, że nie wie. 38% zarejestrowanych demokratów twierdzi, że popiera propalestyjskie protesty na amerykańskich uniwersytetach w porównaniu z 38%, które twierdzą, że tak nie jest, prawda? czyli mamy 38 do 38. Zarejestrowani niezależni odpowiedzieli się przeciwko wsparciu protestów, 58% do 23%, podczas gdy republikanie w przeważającej mierze potępili protesty, to jest 81% do 8%. Co więcej, około 33% demokratów godzi się ze stwierdzeniem, że protesty odzwierciedlają poglądy antyrzymskie, podczas gdy 37% nie zgodziło się z tym. Czyli 37% demokratów uważa, że to nie jest antyrzymskość udział w tych protestach. Więcej niż ci, którzy są za, prawda? To, jest, to są bardzo głębokie podziały. To jest partia podzielona tak naprawdę i wyborcy również na, na dwie połowy. Około 45% niezależnych respondentów zgodziło się z tym stwierdzeniem, a 30% się z nim nie zgodziło. I około 67% Republikanów uważa, że to jest antyrzymskie, 14% mówi, że to nie jest antyrzymskie. Tutaj warto przypomnieć i przypomina się, że Trump od lat zabiegał o względy rzymskich wyborców, podejmując takie wysiłki jak przeniesienie na przykład właśnie ambasady Stanów Zjednoczonych do Jerozolimy. Ale z drugiej strony, strasznie zjeżdżał zawsze i zresztą krytykował otwartym tekstem demokratów rzymskich, mówiąc o tym, że są nielojalni wobec państwa położonego w Palestynie. To jest tak, że tutaj przy okazji tego sondażu przeprowadzono kilka wywiadów. Między innymi dyrektor polityczny Republikańskiej Koalicji Rzymskiej zwrócił uwagę na sondaże wyjściowe, które pokazują, że udział jego partii w głosach rzymskich rośnie od 2016 roku i że w tym roku będzie rósł dalej. Powiedział, że to jest po prostu trend, który się kształtuje od dawna. Tutaj jednak niektórzy badacze twierdzą, amerykańscy, że zwłaszcza świeccy Rzymianie, prawda, będą raczej pozostaną przy Bidenie, jeżeli alternatywą jest Trump. Natomiast Natomiast jeśli chodzi o młodych wyborców, to tutaj, ale to jest myślenie już moim zdaniem życzeniowe, że e, chyba na to tylko liczą planiści ze sztabu e, Bidena. Znaczy e, Chodzi o taki, taki stary błąd, który jest popełniany w bardzo wielu sytuacjach, w bardzo wielu krajach, że jak będzie alter, jak alternatywą będzie Trump, to zagłosujemy na Bidena, bo, jest, bo Biden jest nie Trumpem, prawda? Więc nie mamy alternatywy, głosujemy na, na, na Bidena. No, po pierwsze to się może nie sprawdzić, bo jest ten właśnie czynnik RFK, więc jeżeli Kennedy'ego nie zatrzymają w jakiś sposób, miejmy nadzieję, że do nas nie będzie jeździł. Otwartym samochodzie, bo to jest niezdrowe dla klanu Kennedy. No, ale jeżeli, jeżeli, jeżeli go jakoś nie zatrzymają, to faktycznie, jeżeli on zdobędzie 14-15% głosów, to oczywiście Biden nie będzie miał żadnych szans na wybór i rzeczywiście Trump zostanie, ale ludzie też pokażą głęboką dezaprobatę dla liderów demokratów i tam prawdopodobnie w partii być może właśnie taka katarzis i oczyszczenie tych szeregów partii z ludzi, którzy są. Oderwani po prostu od swojej bazy wyborczej jest potrzebne. Natomiast ja dlatego trochę się z tego naśmiewam, bo w Polsce mieliśmy dwa razy takie sytuacje kampanijne. Już nie będę się tam wdawał w szczegóły, bo to Polska, ale, ale bo o Polsce miałem nie mówić. Natomiast no, przypomnijmy sobie, jak to prawda, różni zadufani w siebie spe specjaliści, w cudzysłowie, cudzysłowie i bardzo małą literą pisani, opowiadali, no nie musimy robić żadnej kampanii, ludzie zagłosują na nas, bo, nasz, bo my jesteśmy nie, nie nimi, tak, żeby nie mówić da, da, daleko, no, kiedyś w PO było takie przeświadczenie, że ludzie na pewno zagłosują i tak na PO, prawda? Bo, bo nie pozwolą, żeby PiS znowu, że doszedł do władzy, no i doszedł. Potem w pisie prawda, że nie musimy robić wcale jakiejś tam mądrej kampanii i tak dalej. Nie musimy poskiwać wyborców z centrum, bo, bo ludzie nie dopuszczą, żeby Tusk wrócił. No wrócił, prawda? I, i tyle, więc znaczy to jest za mało tylko, znaczy dlatego o czym o tym mówię, bo to jest już naprawdę udokumentowane wielokrotnie w naukach, w naukach politycznych, prawda? W, których elementem prawda, tych, tych programów, nawet badawczych, międzynarodowych są między innymi właśnie zachowania wyborcze w takiej sytuacji. I no, zwykle nie sprawdza się to. Znaczy, to nie jest tak, że to jest jedyny czynnik, czyli nic nie musimy robić, albo możemy robić dowolne rzeczy, bo i tak na, nie mają alternatywy do głosowania innego niż na nas. No, jak się okazuje, taka alternatywa się może znaleźć, może nie dla wszystkich, ale dla dostatecznej ilości, żeby, żeby się zmieniła władza. I tutaj jest mniej więcej tak samo. No, Bidenowcy zdają się być przekonani, że jak przyjdzie co do czego, to i tak nasi zagłosują za nami, no bo nie ma wyjścia, prawda? Nie ma alternatywy dla Bidena. Jak się okazuje, może się pojawić, chociażby właśnie po to, żeby pokazać, że, żeby pokazać, że w ten sposób kontestujemy całkowicie politykę tej administracji, która tylko z nazwy jest w cudzysłowie nasza. No dobra, tu mamy Państwa sondaż, który pokazuje bardzo głębokie podziały wewnątrz wyborców Partii Demokratycznej i ja wróżę jakieś przesilenie, znaczy to przesilenie musi nadejść, albo partia przejdzie do głębokiej defensywy na lata. No, to jest tylko i wyłącznie taka możliwość. Oczywiście odpowiedzią na to powinno być zasadnicze odmłodzenie kierownictwa partii. To już jest tak, że jednak te partie, zresztą jedna i druga, no, przypominają nam czasy świetlane czasy Związku Radzieckiego, gdzie połowa Komitetu Centralnego była podłączona do tej samej, do tych samych baterii prawda, i wspomagania tlenowego i wszyscy sobie żartowali, że tam siedzą z tyłu ci operatorzy z joystickami, tam ma pomachać, prawda, to tam ktoś joystickiem... Macha, prawda, żeby ta kukiełka później opuściła głowę, znaczy rękę i tak dalej. Tutaj mniej więcej zaczyna to wyglądać podobnie i niestety, ale to jest problem obu tych obu partii w Stanach Zjednoczonych. Ktoś teraz zapyta się. A dlaczego ja się tyle zajmuję tymi. Co, co nas obchodzą Stany Zjednoczone. No? Nic nas nie obchodziłyby, nie, nie bardziej niż burki na Faso, gdyby nie od Stanów Zjednoczonych zależało akurat bezpieczeństwo Polski. Więc z tego punktu widzenia to już, już nie mówiąc o stabilności całego świata, więc to nie jest bez znaczenia, który spośród tych yy, jakby z, te, z tych figur, figur woskowych zostanie prezydentem, tak? Bo to, to, to nie jest tak, że możemy sobie to zlekceważyć. Jak Państwo widzicie, podstawowe konflikty, które obserwujemy, takie jak na przykład konflikt na Ukrainie, czy konflikt nawet na Bliskim Wschodzie, one się rozstrzygają nie tyle na polu bitwy, co na korytarzach po prostu kapitolu, i tyle. Dobrze. Cześć, Państwo, kończymy, kończę znęcaniem się nad demokratami, ale robią sobie naprawdę, zrobili sobie naprawdę, Bidenem zrobili sobie jedną z wielki, większych krzywd historii. Kto by pomyślał? I ta administracja, nawet jeżeli tam byli różni specjaliści, światli ludzie, którzy w poprzedniej, za, za czasów jeszcze Obamy, byli w stanie cokolwiek zrobić, no ale mieli prezydenta, prawda, który im coś pozwalał robić. No. Tutaj nie da się robić tego bez prezydenta. Dobrze, państwo, mamy temat czwarty, tym razem temat już odchodzimy sobie nareszcie od Stanów Zjednoczonych. Temat bardzo ciekawy, ponieważ Armenia, w Armenii siły bezpieczeństwa zatrzymały terrorystę Hampiga Sasuniana, który ponad 40 lat temu zamordował konsula generalnego Turcji w Los Angeles i został warunkowo zwolniony. E, warunkowo zwolniony z więzienia. Sasunian jest ormiańskim imigrantem, czy był ormiańskim imigrantem mieszkającym na przedmieściach Los Angeles i został odskazany w roku 1984 w Stanach Zjednoczonych za otwarcie ognia do konsula generalnego Kemala Arikana po tym jak ten zatrzymał się tam na światłach. I to się do, do zamachu doszło 28 stycznia 1982 roku. W 2002 roku Sasunian podpisał deklarację wyrzekającą się terroryzmu. On został skazany na dożywocie, obowiązek odsiedzenia co najmniej 25 lat. Wielokrotnie odrzucano jego prośby o zwolnienie warunkowe. Wreszcie. Sędzia z Los Angeles zwolnił go warunkowo w roku 2021. No, władze tureckie potępiły decyzję USA o uwolnieniu terrorysty, twierdząc, że, utrzyma, że utworzy ona niebezpieczny precedens, który tylko i wyłącznie ośmieli brutalnych ekstremistów i przybył do Armenii po zwolnieniu w 2021 roku. I teraz został aresztowany przez armiańskie służby bezpieczeństwa. Nie wiadomo, co będzie dalej, czy zostanie wydany na przykład Turcji, czy też nie. Ale jest na pewno jakiś powód poważniejszy. Do Armenii przybywa właśnie w 2021 roku. I teraz powiedzmy sobie, jak. Państwo być może nie słyszeliście, więc tylko w skrócie, dlatego właśnie ten temat przywołałem, bo zdaje się być interesujący. Otóż warto powiedzieć, że większość ataków na tureckich dyplomatów w, i zresztą na tureckich w ogóle obywateli w latach 70. i 80. była przeprowadzona przez Ormiańską Tajną Armię Wyzwolenia Armenii, czyli Asala. Możecie Państwo sobie później wpisać w skrót a -S a l -A, Asala i zobaczycie. Jest bardzo dużo materiałów, książek na ten temat. Oraz Komandosów Sprawiedliwości do spraw ludobójstwa Ormian, czyli JCAG. Obie zresztą zostały uznane za terrorystyczne, zarówno w Stanach Zjednoczonych, jak i w Turcji. Właśnie tu zatrzymany Sasunian należał do JCAG, prawda, czyli Komandosów Sprawiedliwości do Spraw Ludobójstwa Ormian. Do tych zabójstw politycznych doszło w Stanach Zjednoczonych, Austrii, Francji, Włoszech, Hiszpanii, Libanie, Grecji, Szwajcarii, Holandii, Kanadzie. Portugalii, Iranie i Wielkiej Brytanii. Co najmniej 58 obywateli Turcji, w tym 31 dyplomatów, zostało w tym czasie zabitych właśnie przez te dwie ormiańskie grupy terrorystyczne. Przy czym, e, założona w 1975 roku, właśnie Asala, e, ona została założona w Bejrucie podczas wojny domowej w Libanie, jest odpowiedzialna w sumie za setki krwawych ataków terrorystycznych. Natomiast i to jeszcze trzeba powiedzieć, że Asala jest organizacją marksistowską. Eee, ona nie tylko obrała za cel Turcję, ale także inne kraje, prawda, gdzie atakowano Turcję i interesy tureckie. Między innymi taką najsłynniejszym, najsłynniejszym zamachem było, był zamach na Biuro Światowej Rady Kościołów w Bejrucie w 1975 roku. Natomiast JCAG, to jest, to jest taka organizacja, która obrała na cel wyłącznie Turcję, ponieważ doszła do wniosku, że atakowanie innych krajów po prostu za, za, zaszkodzi sprawie ormiańskiej. Prawda? Czyli, krótko mówiąc, mamy organizację marksistowską i bardziej nacjonalistyczną. Przypomina się, że ormiańskie ataki terrorystyczne od 80 do 83 roku była taka największa fala. <laughs> W sumie doszło do 580 ataków, w sumie z 700 ataków w tych latach, czyli ponad 80%, to były właśnie ormiańskie ataki terrorystyczne. 7 sierpnia w Ankarze na lotnisku. Doszło właśnie do zamachu w 1982. To jest tak, że 9 osób zginęło, 80 zostało rannych, kiedy dwóch właśnie terrorystów ormiańskich otworzyło ogień w zatłoczonej poczekalni dla pasażerów na lotnisku. Inny jeszcze atak, taki bardzo znany, no to mamy w 1981 roku w Paryżu. Terroryści właśnie z Asali przetrzymywali wtedy 56 osób jako zakładników. Natomiast bomba walizkowa w 1983 roku, podrzucona również w Paryżu na stanowisku odprawy Turkish Airlines na lotnisku Orly, zabiła. Jeżeli dobrze pamiętam, tak, 8 osób, natomiast to spowodowało właśnie likwidację, tak naprawdę, sali. Dlaczego? Ponieważ, no właśnie, to był atak i w Paryżu, i, na, i tak naprawdę jeszcze nie na Ormian, i ta grupa straciła poparcie diaspory. Diaspora stwierdziła, że nie będzie jej dalej finansować, bo, to, bo jej działania tylko i wyłącznie szkodzą sprawie ormiańskiej, a nie cokolwiek pomagają. No i ze z tego powodu została rozwiązana. W sumie ta, ta fala ataków i te działalność tych dwóch grup, przynajmniej aktywna, zakończyła się w okolicach roku 1986. No i w związku z tym mamy teraz terrorystę właśnie z tej grupy, to jest JCAG, który został teraz, za, teraz aresztowany w Armenii. Proszę Państwa, dobrze, mamy kolejny temat, więc mam nadzieję, że ciekawy. To są takie kartki z życia terrorystów, których Państwo pewnie specjalnie nie znacie. Dobrze proszę państwa, mamy kolejny temat. Kolejny temat jest bardzo ciekawy to jest temat, który pochodzi z dwóch źródeł, o, trochę się różnią te informacje z dwóch źródeł afrykańskich. Otóż w tym tygodniu zostało zostało uwolnionych przez armię Kamerunu 300 cywilów uratowanych z niewoli terrorystów Boko Haram Którzy byli przetrzymywani wzdłuż granicy właśnie Kamerunu, Nigerii, Czadu i tam właśnie, właśnie przemieszczani. Natomiast tutaj akurat dokonano, dokonano działań, znaczy Armia Kamerunu dokonała działań, i teraz to jest ciekawostka, i to jest sprzeczna informacja, bo pojawia się. Znaczy w komunikacie zostaje to przedstawione, że, podczas, że właśnie cała ta operacja, która nazywana Operacja Graniczna Alfa, została przeprowadzona przez wojska Kamerunu na terytorium Nigerii. Więc to jest w ogóle ciekawostka. Eee, tutaj jest tak, że w ogóle ci, zakład, ci zakładnicy zostali uprowadzeni, a oni zostali uprowadzeni z, ze wsi w Czadzie. To jest na brzegu jeziora Czad, które jest takim miejscem właśnie wylęgu oprócz ptactwa wodnego wielkich ilości różnego rodzaju terrorystów. Tam jest, tam jest wszyscy: tam jest Al-Kaida, tam jest państwo islamskie, tam jest Boko Haram. I to jest tak, że oni zostali właśnie wzdłuż tej granicy z Czadu porwani, te 300 osób. Kameruńskie wojsko twierdzi, że większość uwolnionych zakładników to są kobiety i dzieci, i że w operacji, jak gdyby tej specjalnej, wzięło udział 200 żołnierzy. Co więcej, tutaj gubernator regionu Dalekiej Północy w Kamerunie, który był pytany przez dziennikarzy, właśnie o całą tę sprawę. Twierd powiedział, że prezydent Kamerunu, Paul Bia, wysłał go w poniedziałek do Dabanga właśnie, żeby pogratulować żołnierzom, którzy przeprowadzili bardzo udaną akcję ratunkową o nazwie Alfa. Mówi, że wojska rządowe przyjęły kilkaset sztuk broni, karabiny, materiały wybuchowe oraz motocykle i rowery, których bojownicy używali do ataków na społeczności i porywania cywilów dla okupu. Czyli widzicie Państwo, rower, czy znaczy działalność terrorystyczna i działalność dla zdrowia w jednym. Armia Kamerunu twierdzi, że właśnie w atakach na niektóre punkty oporu Boko Haram pomagały im wojska rządowe z Czadu i Nigerii. Ale właśnie w Czadu i Nigerii tam się nie pojawiły właśnie takie informacje. No, ale według, według władz Kamerunu w operacji, która trwała tydzień, zginęło kilkudziesięciu bojowników Boko Haram, a kilkudziesięciu zostało rannych. Kamerun twierdzi też, że ci bojownicy, którzy się poddali, pomagają żołnierzom w dochodzeniu. W ale nie podano żadnych szczegółów. Kamerun twierdzi, twierdzi, że prowadzi negocjacje ze swoimi sąsiadami, żeby umożliwić uratowanym cywilom, będącym no, nie obywatelami Kamerunu, tylko z obywatelami Czadu i Nigerii, dobrowolny powrót do swoich krajów. W tej chwili... Wszyscy zakładnicy zostali przewiezieni, czy są przewożeni do Meri, to jest północne miasto w pobliżu granicy z Czadem i Nigerią, ale nie powiedziano, nie powiedziano kiedy. Generalnie Kamerun, Czad i Nigeria donoszą, że bojownicy Boko Haram wracają do miast i wiosek, z których wycofały się wojska rządowe no ale to jest też tak, że Boko Haram werbuje cały czas nowych nowy, nowych żołnierzy przypomnijmy, że Boko Haram to jest taka organizacja która już wiele razy zresztą niszczona odradza się po raz kolejny to jest organizacja, która kiedyś stanowiła część państwa islamskiego, potem część z niej pozostała w państwie islamskim, część została wyrzucona właśnie za to, że jest to organizacja głównie bandycka, znaczy ona się nie zajmuje jakimś tam dżihadem, tylko po prostu porwa głównie właśnie wymusza Haraczy porwaniami dla okupu przemytem, na przykład narkotyków i tak dalej, i tak dalej, więc jest też zwalczana czynnie przez państwo islamskie, no ale jak widać prowadzi, pomimo tego, że już parę razy, zresztą ten szekał, prawda, dawny lider Boko Haram, który później był w państwie islamskim, którego wyrzucono, on zresztą został zabity przez państwo islamskie, no ale to jak widać nie przeszkadza Boko Haram cały czas do aktywnej działalności w takim, no takim obszarze, który jest tam naprawdę całkowicie dzikim zachodem, to jest absolutnie ziemia niczyja i te wszystkie grupy zresztą rywalizują ze sobą i walczą nie tylko z armią rządową, ale również między sobą właśnie o kontrolę nad wybrzeżami Jeziora Czad. Państwa, dobrze, kończymy ten temat, ale, żeśmy, ale jeszcze nie kończymy, spraw, nie kończymy spraw krajów egzotycznych. Otóż mamy kolejny temat, dotyczy Rosji w Zatoce Gwinejskiej. Otóż Rosja właśnie przypieczętowała umowę o współpracy wojskowej z Wyspami Świętego Tomasza i Książęcej. To są kraje wyspiarskie należące do wspólnoty krajów portugalskojęzycznych. I to jest tak, że wskazuje się, że ten krok będzie miał bardzo duży wpływ również na sytuację polityczną Gabonu, ponieważ cała ta. Cała ta współpraca, o której jakby szczegóły ujawniono, ma dotyczyć po pierwsze, zezwolenie dla stacjonowania na wyspach właśnie świętego Tomasza i książęcej regularnych rosyjskich sił powietrznych oraz morskich. Ponadto ma dotyczyć współpracy wojskowej, czyli wspólnych szkoleń, wymiany taktyki i logistyki oraz bezpieczeństwa regionalnego, czyli współpracy w walce z ekstremizmem i terroryzmem. Natomiast Wskazują właśnie lokalni, to co ciekawe, dziennikarze, że Gabon, który jest położony bardzo blisko, bo 250 km od tych wysp, który znajduje się pod historycznym wpływem Francji, odnotowuje bardzo istotną ofensywę dyplomatyczną rosyjską oraz to, że Rosja rzekomo oferuje Gabonowi możliwość dywersyfikacji, jak to się ładnie nazywa dywersyfikacji sojuszy i partnerstw strategicznych przy jednoczesnym ostrożnym, poruszaniu się między wpływami rosyjskimi i francuskimi, ale wskazuje się, że ponieważ został zawarty właśnie ten pakt, ten pakt wojskowy, w związku z tym jest to okazja dla Gabonu, żeby właśnie zróżnicować sobie swoje, jakby swoją dyplomację i swoje sojusze strategiczne. Także, proszę państwa, mamy Rosję, która pojawia nam się po raz kolejny w państwie afrykańskim. Pewnie się nikt tego nie spodziewał i to jest no, sprawa poważna, ponieważ na samych tych wyspach, jeżeli powstanie rosyjska baza wojskowa, to mamy kolejne, kolejne wbicie chorągiewki rosyjskiej w Afryce i, prawdę powiedziawszy, no, w ciągu ostatnich dwóch lat Rosjanom udało się wyrzucić Francuzów i nie tylko ze znacznej części Afryki. I to w sposób tak, można powiedzieć, łatwy, że aż jest to trochę przerażające. Bo to jest już w tej chwili chyba nie ma tygodnia, żebyśmy nie mieli informacji. Mamy jedną z Libii, teraz mamy właśnie z Wyspy Świętego Tomasza. Za chwilę, być może, będziemy mieli kolejną podobną informację z Gabonu. Dobrze, proszę Państwa, i to by na dzisiaj, dzisiaj jest odcinek troszeczkę krótszy, Państwo macie teraz piątek, weekend, jeżeli coś się pojawi ciekawego, to oczywiście spróbuję jeszcze w weekend nagrać odcinek kolejny. Chciałem Państwu bardzo, bardzo serdecznie podziękować za uwagę. Przypominam o wspieraniu na patronajcie. przypominam również o prośbie, jeżeli ktoś by chciał się pobawić w robienie dla mnie shortów, montowanie ich, to bardzo, bardzo proszę o kontakt via I tylko że tam trzeba, od razu mówię, to jest praca również koncepcyjna, trzeba też te materiały samemu wyszukać, a to jest trochę pracy. I cóż jeszcze, dziękuję Państwu bardzo serdecznie za uwagę i życzę miłego weekendu. Last night, U.S. military forces carried out a series of airstrikes in Syria. Well, you... sure В Европе на свое тактическое ядерное оружие. Мы договорились, что мы сделаем то же самое.